Siemaneczko, w 74. części Let's Play Alex. Przypominam, że ostatnio w sumie już parę odcinków eksplorujemy sobie forcik i banitów post-apoklimaciki. Ostatnio gadaliśmy z szalonym Bobem, w zasadzie Bobem, bo strasznie się denerwuje, jak się mówi szalony. Ale nie wygadaliśmy się, kto tak powiedział, więc oczywiście gościu się wkurzył na nas, ale mimo wszystko uważam, że dobrze zrobiliśmy, że nie powiedzieliśmy, kto go wydał. Kto tak powiedział na niego. Dał nam zadanie, żeby sprawdzić, bo ogólnie gościu no złomem się zajmuje. Wyzyskuje ludzi, jak to mówi, życie jest tanie. I coś tam, nie? Że ludzie są tani i popularni czy coś, a złom jest cenny i rzadki, nie? Coś na tej zasadzie. I martwi się o dostawy, bo nie przychodzą. Dobra, my się dalej zajmiemy eksplorem, ale widzę, że oprócz laga to tutaj już nic nie znajdziemy. Chyba nawet z postaci tutaj już nikogo nie powinno być. Żeby pogadać, tak mi się wydaje. Nie pamiętam, kurczę, gdzie mieliśmy ten, kurczę, safe, który mogliśmy, znaczy właśnie nie mogliśmy otworzyć, bo był na hasło, nie? Na kod, a nie pamiętam, w którym miejscu on był. A tutaj. Dobra, zobaczymy. Chyba było 7616. Karteczka. Wymięta notatka. Jest. Tak. Czy cholera wie, czy to będzie akurat to? Zobaczcie, papier cuchnie alkoholem. To pewnie jest jakaś podpowiedź. 76. 16. Nie udało się. Nie. To jest tutaj do czegoś innego ten szyfr. No dobra, spoko, że go mamy i tak. Dobra, czyli tą część miasta mamy sprawdzoną. Co pociśniemy teraz w tamtym kierunku. Tam skrzydło jest najwyższe. Znaczy, wydaje mi się, że tam, gdzie jest najwyżej, tam będą najważniejsze osoby z księciem na czele. A tutaj mamy... Właśnie zaraz zobaczymy, co mamy, ale pewnie mniej ważne osoby. Manita, tutaj było gdzieś na dole cmentarzysko, tak? Chyba tam gdzieś, w tamtym rejonie. Teraz zobaczymy, kogo my będziemy tutaj spotykać. Kogo my tutaj znajdziemy. Ktoś tutaj już siedzi. Lampa za free. Bełty też, więc czemu by nie skorzystać. Dobra, klucz, eliksir, spoko. Okej, okay, kim ty jesteś? Co? William, a to ten gościu, co ma mieć robotę dla nas. No, świetnie. Kolejna pustynna mucha, która liczy na darmowy pobyt. Masz szczęście, że nie jesteś berserkiem. Nie znoszę tych leśnych szczurów. Są prawie tak kłopotliwi jak klerycy. Co z tego, że mam zbroję berserków, nie? Trochę, że to jest dziwne i głupie, że możemy kupić takie zbroje, w których chodzą berserkowie tylko, a i tak nie należymy do tej frakcji, nie? Powinny być jakieś uniwersalne uniformy. Trzecia opcja jest najbardziej taka rozsądna, ale te opcje też mnie kuszą. Dobra, leję na kleryków, ale co masz do berserków? Co masz do berserków? Berserkowie, klerycy. Próbują wypędzić nas z towaru. Chcą się nas pozbyć. Jedni chcą naszych ludzi, a drudzy naszych ziem. No, klerycy chcą waszych ludzi, bo pewnie no, ponieśli ciężkie straty, jeśli chodzi o walkę z albami. Kto chce waszych ludzi? Klerykom no, brakuje nowych rekrutów. Dokładnie. Nie wiedziałeś? Ale niech sobie nie wyobrażają, że zabiorą naszych. Nie dostaną nikogo, póki ja ich powstrzymuję. Jestem William, kuzyn księcia. Tym obszarem rządzi książę. I dopilnuję, by tak zostało. Jesteśmy banitarni. Okej. Okay. Widzę, że od ciebie się sporo dowiemy. No właśnie. O, opcja dołączenia do banitów. Na razie nie chcę wysnuwać jakichś wniosków, ale no, jeśli chodzi o dołączenie do frakcji, no to klerycy się najgorzej prezentują, nie? Najmniej nie przekonują klerycy do siebie. Natomiast banici, no... Jeszcze nie chcę mówić o banitach, bo w sumie nie poznaliśmy nawet ich szefa, więc spokojnie. Kim jest ten książę? Jesteś tu nowy.
więc słuchaj uważnie. Okej. Okay. Książę rządzi całym Tawarem. Wyzwolił to miejsce spod tyranii Baxtera. Jest sprawiedliwy i dobry. Masz szczęście. Gdybyś przyszedł tu za rządów Baxtera, pewnie byłbyś już... A ja zawsze mówiłem chyba Dextera, tak? Panują tu dość proste zasady. Wolisz mieć księcia po swojej stronie. Książę jest moim kuzynem, a to znaczy, że wolisz mieć i mnie po swojej stronie. A to z kolei oznacza, że musisz znaleźć sposób na zarobek. Ciekawi mnie strasznie ten Baxter, nie? Kim jest Baxter? Przeszłością. Zapomnij o nim. Jego rządy dobiegły końca. Logan to mój kuzyn. Ja jestem jego reprezentantem. Czyli masz robić to, co ci każe. Książę przekazuje rozkazy mnie, ja przekazuję je tobie, a ty je wykonujesz. Jasne? Tak jest. Dobra. Załóżmy, że do was dołączę. Co wtedy? Zaczniesz jako kurier, jak wszyscy inni. Jeśli chcesz zostać egzekutorem, będziesz musiał zasłużyć na ten przywilej. Ale każdy, kto się sprawdzi, wiele zyskuje. Zdobywa zaufanie. Dostaje pancerz i broń. Tak więc pokaż się z jak najlepszej strony. Trochę beka, bo tak sobie pomyślałem... Jakbym teraz do nich dołączył, nie? A przecież jak szliśmy tutaj do fortu, to pomogliśmy temu berserkowi w walce z banitami, nie? No co prawda napadli go i byli złodziejami. Wiecie, ten berserk co bronił wszechserca w pojedynkę. Po resztę już wybili, nie? Co tak się męczyliśmy, żeby mu pomóc. I teraz nagle dołączyłem do banitów, nie? Trochę hipokryzja? Może troszeczkę? Czyż tam w słusznej sprawie pomogliśmy, bo to byli zwykli złodzieje. Chociaż na banici lubią sobie pokraść pewnie. A wiecie, klerycy chcą ich ludzi, a berserkowie chcą ich ziem. Przynajmniej oni tak uważają. Ja natomiast uważam, to znaczy nie wiem jak z klerykami, ale uważam, że berserkowie nie chcą im zabierać ziemi, tylko chcą dać im naturę, nie? Wiecie, użyźnić te tereny. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Oni mogą się za to wkurzać, nie? W sumie też mają prawo się wkurwiać o to. Nie wiem, może ta opcja pierwsza nie. Druga też jakaś dziwna, więc niech save się zrobi. Jeszcze raz zobaczmy, co się stanie teraz. Jesteś pewny, że masz tu wszystko pod kontrolą? Tylko idiota myśli, że ma wszystko pod kontrolą. Chodzi o powstrzymywanie małych kryzysów. Szukam akurat kogoś z zewnątrz, kto pomoże mi się z takim uporać. O proszę, i akurat trafiło na mnie, co? W czym miałbym ci pomóc? Kogoś, na kogo nadzorcy dzielnic nie zwrócą uwagi. Coś ich zdenerwowało. Ktoś musi się tym zająć. Chloe powiedziała, że masz dla mnie zadanie. Czasami wie, co mówi. Posłuchaj tego, co powiem, a potem do niej wróć. Dobra. W kwestii nadzorców dzielnic. Kim oni są? Duży Jim zajmuje się areną. Nie gadaliśmy. Chloe pracuje w dzielnicy Uciech. Gadaliśmy. Jest też szalony Bob. Mianował siebie złomowym baronem i tak go nazywaj. Nikt otwarcie nie nazywa go szalonym Bobem. Jest jeszcze Blake. Zajmuje się tym, czym trzeba się akurat zająć. Wszyscy zapracowali na swoje pozycje. Dowiedli, że są lojalni. Ale każdy z nich ma własne problemy i chce czegoś więcej. Okej. Okay. Dobra, wypytajmy go o wszystkich. Opowiedz mi o Chloe. Chloe ma sporo długów. To do niej niepodobne, że nie płaci daniny. Wie, że ma szczęście zajmując taką pozycję. Ktoś z zewnątrz musi ją nakłonić do zapłaty. Będzie to bardziej dyplomatyczne rozwiązanie problemu. I potrzebny mi ktoś, kto się nie boi, że Chloe zakaże mu wstępu do dzielnicy Uciech. Zażądaj od niej kryształków i dowiedz się, dlaczego nie płaci. Jeśli to ci się nie uda, to przynajmniej dopilnuj, żeby spłaciła długi. A co z Blakiem? Co z Blake'iem? Czy ty w ogóle mnie słuchasz? Blake to jedyny nadzorca, który nie sprawia żadnych kłopotów. Zajmuje się własnymi sprawami i robi to, co inni mu każą. Szkoda, że wszyscy nie są tacy jak on. Pewnie coś z nim będzie nie tak. Opowiedz mi o dużym Jimie. Duży Jim
to dobry wojownik. Dzięki niemu czerpiemy zyski z areny. Ponieważ pokonał wszystkich, którzy rzucili mu wyzwanie, wydaje mu się, że jest niezniszczalny. Słyszałem plotki, że zamierza odebrać księciu władzę. Wiedziałem, że jego wybujałe ego oznacza same kłopoty. Powinien zginąć. Ale zamiast tego chcę, byś wyzwał go na pojedynek. Ktoś musi poskromić jego przerośnięte ego. Będziesz walczył w imieniu księcia. Upewnij się, że duży Jim dobrze zapamięta tę nauczkę. W przeciwnym razie załatwię sprawę w bardziej radykalny sposób. Dobra. Jakie kłopoty sprawia szalony Bob? Szalony Bob... To osobna historia. Nadzoruję dostawy złomu do fortu. Czerpiemy z nich duże zyski. Tylko teraz nie wiem dlaczego dostawy nie przychodzą. A już się tym zajmuję. Na pustyni może i nie ma wody, ale na pewno jest złom. Porozmawiaj z nimi, dowiedz się, co się dzieje. Obawiam się, że nie robi dostaw, bo nikt nie chce z nim pracować. Ale może chodzi o coś innego. Jeżeli nakłonisz szalonego Boba do wznowienia dostaw, obiecuję, że otrzymasz nagrodę. Już dostałem od niego zadanie. Zajmę się waszymi problemami. To właśnie chciałem usłyszeć. Zajmuję się sprawami księcia. Dzięki mnie wszystko idzie gładko. Książę nie zapomina tych, którzy okazali mu lojalność. Daj znać, jak ci idzie. Dobra. Delikatna moc. Zobaczmy sobie dzienniczek. Pustynne sępy. Okej. Czekajcie. Aha, średniowieczny sprzymierzeniec. Dowiedzę się o kłopotach. Aha. Dobra, spoko. Okej, problemy w forcie. Aha, czyli to są główne zadania związane z frakcjami, żeby do nich dołączyć. No, to co chodzi z tym zadaniem? A, to jest ten pewnie, który mnie okradł, gościu. No, będziemy się musieli do niego udać. Tak mi się wydaje. Dobra, spoko. Zamęt uczuć. Dobra, kumam. Akcje odwetowe, główne misje, dobra. Muszę poszukać dowódcy, też kumam. Ale... Właśnie. No ja zapomniałem o naszym droidzie w sumie, tak teraz patrzę. Czy on jest gdzieś... Aha, tutaj, no w sumie nas tam nie było. Trzeba będzie się tym zająć. Kolejnego towarzysza byśmy zyskali, nie? Dobra. Okej, delikatna moc. O Jezus. O Jezus. Masakrycznie. Zakreślnie dużo zadań tutaj od ciebie. Złomowego barona. Aha, no to jest dla złomowego barona, dla szalonego Boba. Dobra. Dobra, zaznaczmy sobie najpierw to. Chociaż może nie, bo to będzie mi mylić. Na razie nic nie zaznaczajmy. O! Dokładnie. Jeszcze dalej sobie eksplorujemy, nie? Zróbmy zapis. Zobaczymy, co się stanie, jak się go spytamy o dołączenie. Mogę dołączyć do banitów? Nie przyjmujemy ludzi z innych frakcji. Ale tak, szukamy nowych osób. Pozbywając się Baxtera, pozbyliśmy się jego ludzi. Pokaż więc, na co cię stać, a będziesz mógł przysiąc księciu lojalność. Sporo na tym zyskasz. Żadna inna frakcja nie da ci takiej wolności, jaką mamy tutaj. I takich zysków. I takich zysków. Ani Albowie, ani separatyści, klerycy czy berserkowie. Prawdziwa potęga jest w forcie. No i przecież ja nie należę do żadnej frakcji, nie? Więc nie wiem, czemu tak zareagował. Ranga, no właśnie, tutaj nie mam nic, żadnej rangi, ani nic, co się było neutralna, spoko.
Nie wiem, o co mu chodziło z tymi frakcjami. Spoko. Tutaj te umiejętności frakcyjne też warto się przyjrzeć. Ale nie podobają mi się, kurczę, teraz tak sobie pomyślałem, jakbym dołączył do banitów. Co ty tu kurwa robisz? Nic, nic. Odpieprz się, okej? On znak stop jest w ogóle, po co ja tam wchodzę? Nie podoba mi się system dopalaczy, nie? Tego, że dostajemy połowę expa, jak jesteśmy tym porobieni. I to w sumie bardzo mi się nie podoba, nie? Więc... Dobra, na razie nic nie zauważył. Co z tobą do kurwy nędzy? Nie wiem, czy to zauważył, chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Możesz przestać tu węszyć? Ja nic nie robię, o co ci chodzi, gościu? Przestań węszyć! List o Baxterze. Ciekawe. Dobra. Nie próbuj niczego kraść. Nie zdążył się wkurzyć. No co ty, gościu? Zobaczmy ten list. No bo ten Baxter, tak samo jak książę, jest bardzo tajemniczą postacią jak na razie. Bardzo mnie intrygują, nie? Te obie postacie. Właśnie Baxter, nie Dexter. Wymiętolony list. Najpierw zabiera ze sobą połowę ludzi, a później ukrywa się jak tchórzliwy pies. Sukinsyn pewnie uciekł za granicę do Karakisu. Jeszcze się zobaczymy, jestem tego pewien. Gdzie jest Baxter? Za granicę do Karakisu, ciekawe. Może jakieś inne frakcje jeszcze są dalej, nie? Ty jesteś kimś ważnym? Nie, banitą zwykłym. Wy jesteście strażnicy. Nie teraz. O, tutaj jest jakaś klatka, nie wiadomo na co. Tutaj nic chyba nie ma. Teoretycznie, ale tutaj już tak. Tam widzę dwóch ludzi za tym drzewem. Możliwe, że coś będzie ciekawego. Byłeś kiedyś w klatce? Tak, byłem mistrzem. Nie pieprz, na serio? Jeszcze przed dużym gymem? Tak, dlatego jestem tak bogaty i szanowany. Dobra, dobra, rozumiem. Nie uważasz, że powinieneś spróbować? A może ty spróbujesz? Tylko najpierw zostaw mi trochę kryształków, żebym miał jak opłacić pogrzeb. Dobra, wystarczy. Zapomnij. Dobra, ciekawa rozmowa. Okej, tutaj coś ciekawego. To jest ktoś warty uwagi? Nie. A co to jest? Jakiś klucz szwedzki, dobra, będzie na sprzedaż. Tutaj jest coś ciekawego. O, wait. W sumie pogadajmy sobie, kim jest. Miłego dnia. Aha. Jakoś kurczę. Wszyscy tutaj, no nie no, wszyscy przesadziłem, ale sporo osób jakoś nieprzyjemnie do nas podchodzi. Tu jest banita, dobra. Macie dziurę w bramie, znaczy w ścianie, w murze. Ale może tak musi być. Tu jest banita, tu mam jakąś dzielnicę handlową. Uważaj na siebie. Dobra, pokaż co tam masz. No jasne. Po prostu zwykły handlarz, tak? Granat ręczny. Dobra, pancerze. Maska ochronna. Na trucizny i na promieniowanie, ciekawe. Amulet dostawcy. Wyznawca? A więcej doświadczenia z wykonywanych misji. Ale to trzeba byłoby cały czas nosić przy sobie. Chociaż w sumie to by nie było głupie. Do otwierania z... A nie no, pancerz to akurat cały czas jest nam potrzebny. No bo do otwierania zamków możemy zakładać, jak jest akurat nam to potrzebne, nie?
A to co nam daje? O nie, my mamy coś lepszego. Amulet jest ciekawą opcją. Masz tutaj coś jeszcze przydatnego, gościu? Nie, a nie, masz strzały. Kosz, dobra, spoko. Ja mam w sumie 70. Tak? Dobrze mówię? Tak. Dobra, dobra. Nie panikujmy. Nie trzeba panikować. Możesz odejść? Mogę. Więcej tego nie rób. Ej, tutaj nie było handlarza. O, jest, właśnie, handlarz bronią. Dobrze cię widzieć. O, ciebie też. Co masz dobrego? Oczywiście. Dobra, powiedz mi, co tu masz. Ostrze łańcuchowe. Ojej. Słabsze obrażenia. Brutalny rozpruwacz. Siła i budowa. Tutaj co jest potrzebne? Siła i zręczność. A, czyli nie. Czyli to budowa ze zręcznością się zmienia na zmianę. Sorry. Rzeźnicki topór. Harpun. Kusza. Obrażenia 28. A my? Ile mamy w tym łuku obrażeń? 34. Ile to ma? O Jezu, takie gówno słabe. Co jest potrzebne tu kuszy? Zręczność i siła do harpunu. Tak samo? Też zręczność i siła? Dobra, z pancerzy nic nie masz. A nie, w sumie poczekaj jeszcze. Co masz? Oczywiście. Tutaj coś masz? Amunicję. Okej, dobra. Bez żadnych rarytasów. Temu nie będziemy przeszkadzać. Wytrychy, zawsze spoko. Bryłka złota też. O nie, tutaj nic nie zrobię. Znaczy stół jest do modyfikacji. Jakieś przeciwnicy są? Ja mam coś oznaczone na mapie? Nie. Dziwne. Dobra, tutaj ktoś jest ciekawy. Nie, Banita tylko. Tu jest jakiś złom do zebrania. Nie. Dobra, zanim pójdziemy na górę tutaj. Nikogo nie ma. Jeszcze przy bramie sprawdzimy, bo na pewno z tym strażnikiem sobie pogadamy. To jest pewnie ta strzeżona brama, nie? W przeciwieństwie do tamtej. Prawda? Witaj, dzielny podróżniku. Wiele przeszedłeś i przebyłeś trudną drogę, ale teraz dotarłeś do raju. 200 kryształków za wstęp. Zakładam, że to za nas obu. Wcześniej tak, teraz już nie. Dzięki, Falk. W takim razie sugeruję znaleźć inne wejście. Czekaj. Dobra. 200 za was obu. W porządku? Gościu, ja już jestem w środku. Serio? Mamy taką opcję? Na pierwszym poziomie mam... Sugestii nawet nie mam na pierwszym poziomie, no... Nie chcę go denerwować, ale nie będę też płacił. Nic ci nie zapłacę. Przeszedłeś przez pustynię i doszedłeś do wrót raju, a teraz nie chcesz wejść? W porządku. Zaproponuję ci pewien... jest teleport. Tylko nikomu o tym nie mów. Tym razem mogę wpuścić cię za darmo, ale następnym razem zapłacisz podwójnie. Gościu, przecież jestem w środku. No, zagadałem do ciebie, jak byłeś tyłem odwrócony. Nie wiem, no... Come on. Zapomnij. Zapomnij? Jak mogę zapomnieć o obelce? Myślisz, że lubię tu stać i zbierać kasę za wejście do tej dziury? To prawdziwa obelka. Nie popełnij tego samego błędu i nie stawaj znowu do walki. Mam dla ciebie pewną ofertę. Jesteśmy starymi znajomymi, więc zapłacisz 100 zamiast 200. Nieźle za wejście do nieba, nie? Zapomnij, nie zapłacę. Zapomnij? Jak mogę zapomnieć człowieka, który odrzucił raj z powodu kilku kryształków? Zapłać, albo będziemy mieli problem.
Nie chcę cię zabijać, bo w sumie śmieszny z ciebie koleżka. Szkoda, że tamto zadanie od razu się pojawiło i anulowało. Dziwne. Chyba polecimy to, bo mam walkę na drugim poziomie. Nie chcesz ze mną walczyć. Tak? A dlaczego? Bo miałem kiepski dzień i muszę się na kimś wyładować. Dobra, spokojnie. Nie chcę rozlewu krwi. Ja też. Zatrzymaj kryształki. Ale lepiej uważaj. Inni nie są tak wyrozumiali jak ja. Dobra. A już nie możemy pogadać, nie? Nie gniewaj się na mnie, stary. Wiem, że musisz tu pełnić swoją robotę, no ale... Ja byłem już za tobą, już byłem w środku, a ty mi z takimi tekstami wyskakujesz, nie? Odblokujmy sobie teleport. Mam nadzieję, że będzie więcej niż jeden. Mamy jakichś kolejnych kolesi. Tam są jakieś ruiny, dobra. Tutaj na górze coś będzie. Wejdę tu. Chyba jednak muszę użyć drabiny. Dobra, zobaczmy co tam jest i kończmy. Damy się tam tych strażników czas sprawdzić. Tam jest drugie wejście do obozu. Wino, myślałem, że to torba Elexitu. Nie, tam dalej. Czy nie? Czy to jest takie zejście po prostu? Jesteśmy od tej strony. No tutaj jest ewidentnie wejście. Zobaczcie, tu. Nie, tutaj też będzie chyba drugie wejście, ale nie do obozu, tylko tutaj, nie? Do tej bramy prowadzące. Tak mi się wydaje. Tu w ogóle jakieś przejście prowadzi. A tu jest chyba ukryta baza do wybuchów, nie? Czy nie? Chyba nie wiem teraz. Co była ta bomba? Nie pamiętam, w którym to miejscu było. Wejdźmy na sam dach. To jest samo zejście. Konwerter albów jest tam. Pełno ruin jest. A czy to nie jest czasami ta miejscówka? No dokładnie, to jest tutaj co kiedyś przeszliśmy tą magiczną windą stąd, nie? Stąd. Niezapomniana historia. Dobra, w tym odcinku to i tak na tyle, więc co? Takim oto widoczkiem na ruiny kończymy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie, czy dobrze to rozegrałem z tym strażnikiem. Spoko koleżka, można z nim pogadać, potargować się. Dobrze, że nie chciał się z nami bić, bo w sumie nie chciałem go zabijać. Szkoda, że się trochę na nas wkurzył, ale to już mniejsza. No i co, i na dzisiaj to tyle, więc piszcie właśnie, co sądzicie o rozegraniu tej akcji z nim. W opisie są informacje o Steamie i o Originie, zapraszam. No i trzymajcie się, na razie.